Witam z tej strony Naro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy Fusion Fall Retro. Dokładnie, moi drodzy, witam was. Wybaczcie, musiałem ściszyć dźwięki. Dokładnie, witam was w kolejnym odcinku, który, no, nastąpił po prawie że miesiącu nieobecności. Ostatnio ogólnie mało nagrywałem, za co was przepraszam. W sumie poza streamami i ostatnim Q&A'em nie działo się nic, ale wracam. Okej, mamy tutaj misję od Eddiego, żeby porozmawiać, kurde, z tym, kurde, pajacem z KND. Ten, kurde, piracik, więc ciśniemy do tego typka. Jakby co, w oryginalnej grze mam już 26 level. Miałbym jeszcze więcej, gdyby nie to, że jakiś czas temu sobie zrobiłem tygodniową przerwę od gry właściwie i tak, kurde, troszeczkę nie grałem. No ale tak, już wróciłem. Jezus, jak ja się odzwyczaiłem od grania na takich niskich poziomach, jak mam być szczery. No ale tak. O snap. Aż przycięło. W ogóle, by the way, już mam nowy internet, jakby co, więc niedługo pojawią się pewnie testowe strumyki, żeby przetestować, czy wszystko śmiga i tak dalej, bo net naprawdę jest potężny w tej chwili, więc się cieszę aktualnie. Dobra. Okej, bierzemy. No i wracamy do Eddiego. Okej, dobra, przykład sobie tutaj zarejestrowaliśmy, więc wracamy sobie do Peach Creek Commons. Ja tutaj mam w ogóle kasy? O kurwa. U siebie, na koncie, mam w tej chwili około 600 tysięcy. Tutaj, kurde, 3000. By the way, niedługo miał zamiar zmienić gajda na moje jojo, ponieważ on ma lepsze zbroje. Ostatnio dopiero ogarnąłem. Czy jakiś czas temu. I ogólnie, no, dobra, jak będą jakieś zmiany, to będę wam po prostu o nich mówił. Na razie nic nie mam zamiaru zmieniać. Ciśniemy do Eddiego. Okej, nice. Dobra. Co my tu dostaliśmy? O, tylko nie granat. Dobra. Czy mamy coś jeszcze do roboty? Tutaj ten typos ma nas wyrąbane już w tej chwili. Pójdę zobaczyć jeszcze do Genius Grove. Czy nikt nic nie ma? W sumie gdzie mamy lecieć, jeśli chodzi o misję znaną? A, do profesorka. No to w sumie idealnie lecimy do Genius Grove. Nie wiem, czy to wszystko. Mówię, ja w tej chwili, przez to, że tak dawno nie grałem, to ja nie wiem, co robiłem, a co nie, więc tutaj jest trochę taki lekki problem. Mam być szczery. No ale nic. A co miałem mówić na temat tego nowego neta, to jest, kurde, tak zarąbiście, że sobie przetestowałem ten nowy net, próbując przesłać jakiś taki tam znalazłem sobie dwugodzinny film, sobie go wstawiłem na tego YouTube'a, znaczy zacząłem przesyłać i normalnie, znaczy dwugodzinny, przepraszam, dwugigabajtowy. Dwugigabajtowe pliki zaczęły się przesyłały gdzieś około 2 godzin. No to tak, to on się chciał przesłać przez 20 minut, więc wow! Po prostu różnica jest fenomenalna. Więc strumyki będą działać w tej chwili świetnie, I guess. Mam na taką wielką nadzieję. A powinno tak być. Okej, Genius Grove. Okej. Oto i jesteśmy. Kuła. Dobra, sprawdźmy, czy ktoś coś tutaj do nas ma. Bo w Sektor V chyba już nie będzie miał. Dobra, najwyżej, okej, najwyżej. Biorę to na klatę i będziemy musieli zapierdzielać specjalnie. Ja nie pamiętam, co myśmy ostatnio robili. No ty głupi chuju. No dobra. O, wybaczcie za kaszelek. W takim razie idziemy zabić gravel golemy. Jezus, dobra, te typy
uważajcie na nich, ok? Macie siódmy, o kurwa, macie siódmy level, albo szósty, nie daj Boże, tak jak ja, to nie przechodźcie obok nich, a niżej to już w ogóle jesteście zabici. I są kurwa takimi mocarzami. By the way, mam zamiar zmienić swoją taktykę, czyli jako drugą broń nie będę nosił, kurde, już takich broni. Tylko też będę miał do szczelenia, ale będę miał shattergany. Shattergun różni się od zwykłej broni tym, że atakuje parę przeciwników naraz. To jest świetne. Czasami się przydaje, jak właśnie jest jakaś gromada, jest taka rodzinka, kurde, tych wszystkich pajacy. No to naprawdę się przydaje. To jest aktualnie taktyka Bajdolak, ponieważ to od niego, kurde, to wziąłem i ona jest świetna, ta taktyka. Mam być szczery, więc tak, używam to już na swojej oryginalnej postaci od jakiegoś czasu i to naprawdę jest dobra rzecz. Okej. Okay. Czy oni są na 3 hity? No dobra, niektórzy na 4. 5, kuźwa. Zwyczaiłem się, mówię, strasznie się odzwyczaiłem od tych słabych przeciwników. Okej, okay, dobra. Wiem, że Sonic Adventure DX miało być. Postaram się. W tej chwili chcę już wrócić z nagrywaniem, więc może niedługo będzie. No. Future of the Retro wstawiam dlatego w tej chwili, ponieważ ktoś tam się już dopominał o kolejne odcinki, więc okej. Okay, nie ma problemu. A Future of the Retro to będzie długa gra, więc tak. Jak najbardziej z chęcią powstawiam. Dobra, kurde, gdzie ja przechodzę? Jakiś porąbany jestem. Numer 2, błagam cię. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Ja przypominam, że nie mam nic na odnowienie HP-ków. Okej, okay, dobra. Sobie, oczywiście. Okej. Okay. Gotta go fast. Ale właśnie tak jak mówiłem, od następnego odcinka, po prostu od czasu, kiedy zbędziemy nowy level, a nie wiem, czy przypadkiem to jeszcze w tym odcinku nie będzie. Nikt nie może następnej... Dobra. Tak jak mówiłem, walić. Ciśniemy po prostu. Co miałem mówić? Tak, zmienię sobie gajda od następnego levela. No okej, okay, no i już mamy znaleźć, kurde, portal Fusion. Więc już ciśniemy, kurde, zdobyć nasze kolejne nano, które jest nano Didi. Czyli najprawdopodobniej najbardziej irytującym nano, jakie możecie dostać. Okej. Okay. Ale mówiąc, kurde, o Didi, nam się już wspomniało. Jeszcze przy okazji, nie dość, że mam nowy internet, to jeszcze mam teraz telewizję. Mogę sobie ze spokojem usiąść na telewizorku oglądać i zacząłem sobie oglądać Cartoon Network. I to, że to nowe Cartoon Network jest beznadziejne, to tylko wiedziałem, ale... O 22, chuj wie dlaczego tak późno, leci taki blok Cartoon Network Classics, na którym lecą stare kreskówki, tak jak Laboratorium Dextera, Jan Łasica, Krowa i Kurczak i Chojrak Tkurzliwy Pies. I kuźde, to jest świetne, ja będę miał zamiar, kurde, poświęcać swoją godzinkę na oglądanie tego, naprawdę, to jest świetne. Teraz mi się tak właśnie skojarzyło. Więc każdy, kto ma Cartoon Network, każdy, kto ma czas o 22, każdy, kto uwielbia stare kreskówki, polecam. Naprawdę polecam. Przetrojkuwa naokoło. Czemu ta moc nie zadziałała? No dobra. A nie, przejąłem dobrze, okej. Okay. Znam, że jest Fusion. To sobie lepiej, kurde, tak podpoczywam czy coś. Nani? Co on tam robi? Czemu on gwałci podłogę, ty? Halo? Nie, dobra, bo mi scenzurują ten film czy coś. No elo? Kuźwa, oczywiście! Get out of here! Kontra! Chciałem być pajacu. No, nieważne. Jej, i tak mamy Nano Didi! I co my tu mamy? Mamy... Super potęgę, czyli taką zarobistą pięść, jeden z lepszych ataków w grze, ale nie najlepszych. Tutaj mamy grupowe odrodzenie, czyli jak mamy kogoś w grupie, możemy go odrodzić, jak zginie, to może się odrodzić w tym samym miejscu, w którym zginął. Ale nie działa to na nas, więc
na singla to nie ma sensu. No i mamy tutaj to samo co tutaj, tylko że tutaj atakujemy jedną osobę, jest to potężniejsze, znaczy przeciwnika, a tutaj atakujemy więcej przeciwników, jest to słabsze, więc bierzemy Daiwa Dynamite. Sądzę, że jest to najlepsza rzecz. No okej. O wow, numer 2 osób dostał. Aha, no tak, bo ja z nim siedziałem. Co tam się... Dobra, nieważne. Nani. Dobra, wracamy do domu Mandarka. Okej. Oto jesteśmy. No dobra. O, dobrze. Okej, w takim razie lecimy. Genius Grove. Sobie muszę spojrzeć na czas. Jak to tam z czasem? Dobra. Jeszcze trochę mamy czasu. Nawet dużo w sumie. Dobra. Okej. No mamy tu parę misji, więc sobie weźmiemy. O, mamy już czwartą część tej misji. Ciśniemy zmienić sobie nano. Dokładnie tak. Ona, co pamiętam, jest na Blastons, więc w sumie chudym za dużo się nie nacieszyliśmy. Tak jest, jest na Blastons. Bierzemy sobie, ale to może nawet i lepiej, ponieważ ona atakuje. Okej. Find the Tech Wings. Te pajace, oh fuck. Okej. Oh snap. Czy ja przez tych pajacy przejdę? Może być trudno. Okej. Get out of here. Okej, mamy ich 5 zaciukać. W porządalu. Okej, nice. Teraz zadziałało chociaż. Zauważyłem, że ten atak czasami nie zaskakuje, jak na przykład podbiegamy i tak na przykład atakujemy przeciwnika. My musimy stać, żeby to aktualnie zadziałało. No, sądzę, że może mieć to sens, bo powiedzmy, że nie mogę wtedy trafić tym atakiem. Załóżmy, że można sobie to tak wytłumaczyć. Sądzę, że seems legit. Nie. Jeszcze jest dużo ludzi, którzy mają niski level. Ja nawet tak na nich nie zwracam uwagi, jak jestem takim wyższym levelem, ale... Naprawdę, wow. Okej. Tak jest. Okej. To oni nawet, kurde, będą bliżej. Oni są tam. No dobra. Numer 2. Pajacu. Tak już naprawdę nie mogę się bardzo doczekać, jak będziemy mieli te pojazdy. No i dalej ich nie zaupdate'owali, ponieważ wszystkie pojazdy mają taką samą prędkość, a powinny mieć różne prędkości. I to cały czas update nie pyknął tego. Okej, nie bij mnie. Dobrze. Oh fuck. Oh fuck. Dobra. Może naskoczę sobie na tego pajaca. Dobrze, kuźle, oni są w miarę kurde easy. Ale jak tak z masowanym atakiem zaatakują, no to... No, nie jest fajnie. Okej, teraz Doom Drony. To nawet dobrze, bo w tej drugiej misji też mamy Doom Drony zaatakować. Co, Mandark? Czy możemy razem pracować, żeby zaimponować Didi? Nope. O kuźle, zostaje... O, fuck. Ktoś dostał ostro. O, shit. A nie mówiłem? Kurde, oni są potężni. Głupie pajace. Dobra. Mogę ich tutaj zaatakować? Tak. To one mają być jakimś... A nie, dobra, po prostu. Dobra, seems legit. Okej. Jazda z nimi, kuźwa! Ej, kurde, nieźle. Dobra. Jeszcze w takim razie jeden. Get out of here. Nice. Znowu biegaliśmy w spowolnieniu. Tak uderzyłem, no żeśmy biegali w spowolnieniu, ale już nie. You're sweet. O. O nie. Dobra. Jesteśmy. Okej. Czy my już mamy...
Już byłaby prawie pełny pasek. W dalszych levelach to już tak nie jest. Ja pamiętam, jak marudziłem na ten temat, że łe, to szybko, potem już tak nie jest, naprawdę. Coś, o czym ja zapomniałem, na śmierć. Okej, okay, bierzemy w takim razie. Siup. Dobra, sobie te kuleczki uporządkować. O, dobra, lepsze szpodenki. O, tutaj mamy Shattergun, jak widzicie. On ma 256 lepsze. Bierzemy sobie na to. Zaraz wam pokażę, jak to aktualnie działa. No dobra. O, numer 5 ma dla nas coś. Dobra. Wybieramy sobie... Wybrałem tą broń? O, wybieramy... O kurde. Sobie tą broń i pójdziemy na tych pajacy. O, jak widzicie, pojawiło się na nich wszystkich i... Dobra, idziemy na tych mocarzy. Jazda. Teraz się będę patyczkował. Get out of here. Bitch, please. Dobra, okej. Okay. Są w miarę easy. Dobra, tutaj... Oho, dobra, będziemy szukać dziur. To jest to. To jest moja ulubiona rzecz. Szukamy dziur. Dobra. Może przestanę? Dobra, jest pierwsza. Okej, okay, no to jest tutaj znowu troszeczkę misja na czas. Musimy teraz do drugiej popylić w 230 sekund, więc jazda. Nie ma patyczkowania się. Nie ma opierdlania się. O fuck, get out of here. Dobra. Shit. No musiał, bo by chory był, kuźdy. Okej, okay, ona tu jest. Ona tu jest. Okej. Okay. No daj, o dobra. Okej. Okay. I trzecia. Nice, dobra. Tutaj też jest Shattergun i on był na... A, one są tak samo potężne. To ta broń fajniej wygląda bynajmniej. Mam być szczery, dobra. Okej. Okay. To teraz co my tutaj mamy? Bo tutaj musimy iść do... Do niej. Właśnie, bo one mogły mieć dla mnie jeszcze misję. To jest ta... Jak one się nazywały po polsku? Siostry Ochytki, o. No one mogą coś dla niej mieć. A nie pamiętam, czy ja w poprzednim odcinku to robiłem, czy nie właśnie. Dobra, tutaj coś mam. O! To miłe. Już dostaliśmy kolejną misję dla Nano, czyli numera 5. Czyli w sumie pierwszego, takiego najpotężniejszego, znaczy Nano, który ma jeden... W sumie jeden. Najpotężniejszy atak w grze. Tak naprawdę. No dobra, musimy iść tutaj. Do domu Mandarka. Get out of here. Nice. Sobie slajdnąłem. Dobra, nie ginie. Okej. Okay. Lecimy. Okej. Okay. To jest bardziej w tamtą stronę. Dobra, nice. Co ja mogę równie dobrze tamtędy zacząć? A, bo tu jest tutaj zaraz. O, fuck. Dobra. Jest dobrze. Dobrze. Myślałem, że zdążę. No dobra. O, dobra, nice. Okej. Okay. A, to tutaj. Jej, kamień. Okej. Okay. Spokojnie, profesorku. Będę uważny. Teraz szukamy jakiejś książki. A.
No to fajny karton. Taki network. He, 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 he. O nie. Dobra. Ups. Takie tam żarciki. Sucharki i tak dalej. Że aż połowa Afryki by się najadła. I guess tutaj. Dobra, i potem od tej sprężynki jakoś powinien tam dotrzeć. Już wam mówiłem w poprzednim odcinku, pamiętam, że ja uwielbiam tutaj sobie skakać. Naprawdę, to jest jedna z moich ulubionych Infected Zone w sumie. Ma fajnych dużo rzeczy i... Co? Co tam było napisane? Ja sobie będę musiał to przeczytać. Co to było? Czy ja też to widziałem? Że mi wyskoczył, kurde, jakiś błot na chwilę i mogę se grać już dalej? Co to było? We're going down for some quick shuttle... A! Serio? Właśnie nam napisali, że za parę minutek duże Falareto zostanie na chwilę zamknięte. Pewnie, może jakiś update, ty! To w sumie może idealnie, żeby skończyć odcinek za chwilę. Może dobrze, że mi to oni zrobili wcześniej. Powinniśmy zdążyć do bójki jeszcze polecieć na małpce. Tak też zrobimy. Niestety nie mam numera 2 w tej chwili. A po prostu nam przerwą wyłączeniem serwerów. Ale mówię, możliwe, że to jakiś update czy coś. Fajnie by było. Dobra, sektor V. No okej. No ale ciekawe, fajnie, że to piszą w ogóle, bo równie dobrze mogli po prostu pik i wyłączyć serwery, nie? Tak to chociaż człowiek wie, o co chodzi. Mówię, dobrze, że o tej godzinie, a nie tak jak ja zaczynałem nagrywać. Obyście nic nie dostali pewnie, bo gdybym zobaczył, że nie chcą mnie, to bym się nie chciał niczego innego pewnie nagrywać, bo jestem leniem. Okej. Szukaj, zobaczymy, czy czegoś w sektor V jeszcze nie ma. Bo oni czasami lubią dawać tam misje, pomimo to, że to już dawno nie jest nasz level. Więc no, co sobie pamiętam, jak grałem na samym początku w PEST. Jeszcze posprzedajemy parę tej rzeczy. Niepotrzebnych. I w sumie bez tego wszystko pójdzie. A, no jeszcze broń. Bo tych dwóch rzeczy przykładowo nie da się sprzedać. Jak macie jakieś broni, rzeczy od Gajda, nie da się ich sprzedać. Możecie je jedynie wywalić. A uwierzcie, że te miejsce w banku, jakie tam jest, w Peachy Commons, nie starcza. Naprawdę, tam jest bardzo mało slotów. Jak potem już zdobywacie sobie fajne rzeczy, które chcecie zostawić, no naprawdę jest tego dużo. O, numer 2 ma dla nas misję. Said it. Okej. Nie bierzemy tej misji od Gajda, ponieważ mówiłem, że sobie zmienimy. Wanna mission? Na samym odcinku możemy zrobić taki mini specjal, że po prostu sobie ponadganiam tę misję od Gajda. No dobra. Co my tu mamy? Okej. Posprzedajemy te rzeczy i kończymy dzisiejszy odcinek. Troszeczkę krócej będzie trwał niż chciałem, no ale chcą zamknąć zaraz serwery, więc... Czy ja sprzedam kulkę? Chyba mogę ją odebrać z powrotem. Z chęcią sobie ją odkupię, albo i nie! O wow, kulek się nie da odkupywać, to miłe, dobra. W takim razie to było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek naszej serii. Zagramy w Crucible Retro, dokładnie. W dzisiejszym odcinku zdobyliśmy Nano Didi. I tak jest, i ciekawe, co tam dadzą devy. Czy będzie jakiś fajny update, czy coś w tym rodzaju? Oby tak, tak więc. Jeszcze raz dziękuję i na razie, do zobaczenia. See ya!